Prowadzimy też obiekty wielkopowierzchniowe, takie choćby jak CWK czy Centrum Przesiadkowe. Wiemy, jak wyglądają koszty utrzymania takich obiektów, te realne koszty utrzymania. No i to tknęło nas do tego, by zadać sobie pytanie, co zrobić, by nie ponosić jakichś kosztów potężnych na przyszłości na stadionie, albo czy jest jakaś możliwość, by je ograniczyć. No i z tym pytaniem zgłosiliśmy się do fachowców, którzy znają najnowsze technologie i rozwiązania, które mogą powodować oszczędności w tej materii. My w tym zakresie, jeśli chodzi o instalacje ogrzewania murawy i instalacje ogrzewania obiektu, zaproponowaliśmy rozwiązanie oparte na odnawialnych źródłach energii, w tym są właśnie pompy ciepła, w tym jest fotowoltaika i układ skojarzonej gospodarki energetycznej wykorzystujący kogenerację, która ma zabezpieczyć w tych najbardziej newralgicznych momentach funkcjonowanie obiektu. Decydując się na te rozwiązania i wybierając takie, a nie inne rozwiązania technologiczne, daliśmy szansę, że w przypadku, nawet jeżeli była przerwa w dostawie, czy ciepła czy energii elektrycznej, nasz układ jest w stanie autonomicznie, niezależnie działać i pokryć zapotrzebowanie w takim stopniu, żeby te newralgiczne punkty, te, na przykład jak murawa, utrzymać i nie doprowadzić do sytuacji, w której by mogło być zagrożenie ewentualnego uszkodzenia murawy, której wymiana jest po prostu bardzo droga. Oznacza to, że w zasadzie stadion miejski będzie uniezależniony od zewnętrznych dostawców mediów, prądu czy ciepła, co wpłynie rzeczywiście na koszty jego funkcjonowania, pozytywnie oczywiście. Stadion rzeczywiście był projektowany parę lat temu, kiedy mieliśmy inną sytuację na rynku energii, inną sytuację na rynku prądu. On był dostosowany do ówcześniejszych wymogów, natomiast rzeczywiście to, co się zdarzyło w poprzednich miesiącach, na nowo kazało przemyśleć to, jak obiekt będzie funkcjonował i myślę, że to nie jest też ostatnie słowo zakładu komunalnego w tym kierunku, bo również stojący obok Centrum Kongresowo-Wystawienniczy być może takim obiektem w przyszłości też będzie, który będzie podlegał zmianom. Natomiast sam stadion rzeczywiście jest obiektem specyficznym ze względu na swoją kubaturę, formułę działania, również murawę, stąd działania w zarządu zakładu komunalnego, które znalazły alternatywne rozwiązanie, zielone, w pełni nowoczesne, co również może mieć swoje znaczenie w kontekście rozgrywania w przyszłości spotkań piłkarskich, bo również wiemy, że związki piłkarskie również zaczynają wymagać od obiektów sportowych tego, żeby miały one ten element zielonej energii, która będzie zasilać takie obiekty. Wojna, która rozpoczęła się w trakcie realizacji tego obiektu, spowodowała to, że te ceny paliw, energii elektrycznej, paliw kopalnych, tak, one znacząco wzrosły. Reakcja zakładu komunalnego, inwestora była natychmiastowa. Powiedzieli, żeby rozpoznać temat tej zielonej energii, tego, co możemy wprowadzić na stadionie, aby nie zmieniać czasu jego realizacji. Także to, co mogę powiedzieć na dzień dzisiejszy, to ten czas realizacji stadionu na pewno nam się nie zmieni. Oczywiście wprowadzenie tych wszystkich nowych rozwiązań dla nas to proces projektowy, tak? Trzeba ten obiekt dostosować nie tylko konstrukcyjnie, ale również instalacyjnie, czyli musimy przeprojektować nie tylko instalacje ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Musimy również przeprojektować instalacje elektryczne, tak? Dostosować pod odbiór tej energii elektrycznej, którą dodatkowo wyprodukujemy na stadionie oraz pod jej zużycie. Więc to na pewno duży proces projektowy, ale został, tak jak już podkreślałam, złapany w takim momencie, że nie spowoduje opóźnień na realizacji tego stadionu. Jeżeli chodzi o instalację tych elementów, no to będzie to postępowało z racji tego, że jesteśmy na takim etapie, na jakim jesteśmy w budową, to będzie szło praktycznie tak, jak byłyby projektowane wcześniejsze urządzenia, czyli na tych samych etapach. Tutaj nic nie musi być de facto przyspieszane ani spowalniane, tylko po prostu będzie zastępowane częściowo jedne rozwiązania drugimi. Tutaj będzie to postępowało płynnie wraz z procesem budowy. Jeżeli chodzi o koszt, to tak jak tutaj było powiedziane, sumaryczny koszt wszystkich dodatkowych urządzeń, tych, które zastępujemy, tych, których zmieniamy, bilansowany z tych, którymi nie będzie, no to jest 10 200 000 zł i szacowany czas zwrotu z tej inwestycji, oczywiście on zależy od kilku czynników, przede wszystkim od kosztów nośników energii, bo one w znacznym stopniu determinują, jak szybko zwraca się taka inwestycja. No ale trzeba przyjąć, że to jest około 5-6 lat.